No niezły, niezły. Powiem ci, że jedzie, skręca, hamuje, ale powiedz mi tak szczerze, po co ci takie stare auto? Pomyślałem, że przyda nam się do programu, a poza tym właściciel dorzucił nawet LEDy. Nawet LEDy dorzucił? No wyglądał na takiego, któremu się bardzo paliło. Czujesz? Coś się pali. Coś się jara, dawaj gaśnicę. Dzwoń po straż! Statystyki są nieubłagane. W Polsce dochodzi do blisko 10 tysięcy pożarów samochodów rocznie. To prawie 28 dziennie. No i panująca moda na instalowanie dodatkowych urządzeń, dodatkowych świateł powoduje, że ci domorośli elektrycy takie montują. A efekty tego są takie. Co zrobić, kiedy dojdzie do pożaru w samochodzie, kiedy zobaczymy, że spod maski naszego auta zaczyna wydobywać się dym? Nie panikujemy, wyłączamy silnik. Wysiadamy z samochodu, podchodzimy do maski, nie otwieramy jej, ograniczając dostęp powietrza. Bierzemy gaśnicę. Warto wcześniej zadbać o to, by była łatwo dostępna. Zrywamy zawleczkę, uderzamy o ziemię i psikamy. W tym momencie widać, że gaśnica jest niesprawna. Bardzo ważne, by co roku kontrolować wyposażenie gaśnicze samochodu. Gaśnica powinna być zawsze sprawna i gotowa do użytku. Ale to jest nowa gaśnica i nie zadziałała. Dlatego warto mieć więcej niż jedną gaśnicę, bo w takiej sytuacji jak teraz zobaczyliście, że nic się nie wydarzyło, mimo tego, że prawidłowo została gaśnica odpalona teoretycznie. W takim razie zajrzyjmy pod maskę i spróbujmy się zastanowić, co tu się wydarzyło, Paulina, okiem fachowca. Prawdopodobnie doszło do zwarcia instalacji elektrycznej, co wzbudziło płomienie, no i doszło do zapłonu samochodu. Jeśli macie fantazję, by w swoim samochodzie zainstalować dodatkowe gadżety, zlećcie to profesjonalistom. I musicie wiedzieć, gdzie w waszym aucie jest sprawna gaśnica.